Bardzo ciekawą i czasami przydatną opcją jest możliwość szybszego bądź wolniejszego odtwarzania klipów wideo. Przyspieszenie odtwarzania daje często efekt komiczny, szczególnie jeżeli znajdują się na nim np. Na idący ludzie, ale możemy też dzięki temu pewne czynności, które trwają bardzo długo, pokazać w dużo krótszym czasie. Manipulacja szybkością przydaje się również wtedy, jeżeli mamy np. określoną lukę w filmie, którą musimy wypełnić danym materiałem o określonej długości i właśnie w przypadku kiedy na przykład brakuje nam paru sekund z danego klipu możemy nieco zwolnić odtwarzanie klipu i w ten sposób zapełnić całą lukę danym materiałem. Spójrzmy jak to działa. Jest to bardzo proste do uzyskania. Wystarczy przeciągnąć klip tutaj do osi czasu i następnie dwukrotne kliknięcie tutaj na klipie otwiera panel opcji i wybieramy stąd szybkość efekt poklatkowy. Zmiana szybkości jest bardzo łatwa. Wystarczy przesunąć ten suwak w lewo, jeżeli chcemy zwolnić klip. Tu widzimy automatycznie zwiększający się czas trwania klipu. Czy też przesuwamy ten suwak w prawo i skracamy czas trwania klipu. Powiedzmy na przykład do około 5 sekund. Po zatwierdzeniu, klip jest skracany, ale nie jest on w tym przypadku przycinany, tylko będzie się odtwarzał dużo szybciej. Spójrzmy. Tu możemy oczywiście dużo dokładniej określić czas trwania. Wystarczy wpisać odpowiedni czas w tym miejscu. Za pomocą tej funkcji można również uzyskać efekt poklatkowy, czyli praktycznie efekt filmu tworzonego metodą poklatkową. W tym celu ustawiamy na przykład częstotliwość klatek na dwie. Robimy to w tym miejscu. Oraz szybkość na powiedzmy 60%. Jak widzimy, będą tutaj usunięte niektóre klatki w tym przypadku z filmu. I w podobny sposób możemy również uzyskać efekt stroboskopowy, czyli takiego zatrzymywanego ruchu. Jeżeli szybkość pozostawimy tutaj na 100%. A więc 100%. I powiedzmy, ustawmy tutaj częstotliwość na dwie klatki. Zatwierdzamy. I teraz otrzymamy właśnie taki efekt stroboskopowy, który będzie wyglądał dobrze, jeżeli na obrazie będziemy mieli na przykład poruszających się ludzi. W przypadku akurat tego wideo nie jest on zbyt widoczny i nie wygląda zbyt spektakularnie. A więc zmieńmy te ustawienia. Szybkość odtwarzania klipu możemy zmienić bezpośrednio tutaj na osi czasu. Wystarczy teraz przytrzymać klawisz Shift i w tym momencie zacząć przeciągać. Na przykład w tą stronę. Tutaj widzimy, o ile będzie skrócony nasz klip i jakie uzyskujemy przyspieszenie. Powiedzmy, że na przykład 200%. Spójrzmy. I działa to oczywiście również w drugą stronę, a więc znowu przytrzymujemy Shift. Teraz te strzałeczki stają się właśnie białe i możemy ten klip rozciągnąć na przykład do 34 sekund. No, mniej więcej. Teraz ten ruch będzie znacznie wolniejszy. I tutaj jeszcze jedna rzecz, o której chyba do tej pory nie wspomniałem, a mianowicie ten oto symbol, który pojawia się na klipie wtedy, jeżeli zmieniamy jego atrybuty. A więc, na przykład, ustawiamy balans bieli, czy tak jak w tym przypadku, zmieniamy szybkość, czy na przykład, dodajemy jakieś efekty.